Nowe wiadomości ze świata sportu z zagranicy. Świat lekkoatletyki opakuje stratę Fabiana Schulze. Były niemiecki tyczkarz zmarł w miejscowości Stotthofen na krótko przed swoimi 40 urodzinami. Jak ogłosił niemiecki związek lekkoatletyczny, w ubiegłą niedzielę Schulze zapadł na nieujawnioną wcześniej ciężką chorobę. Pozostawił żonę i dwójkę dzieci. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.